Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak, a oto Realm Royale, czyli, no, nie będę się bał tego powiedzieć, kolejny odgrzewany kotlet. Gramy bowiem w następną wizję, inną wizję trybu Battle Royale, wyprodukowaną tym razem przez Hi-Rez Studio. I czekajcie, na początek muszę wybrać klasę, to jest coś nowego. No weźmy tego zabójcę, powiedzmy, nie wiem jak to działa kompletnie. Będę szczery, wchodzę do tej gry po raz pierwszy, także... O, nie mogę atakować, dobra. Przygotowujemy się na deployment. Zaraz zobaczę, czy ja mam na pewno obraz. Czy mam na pewno na maksa wszystko. Maksimum, maksimum, bardzo wysokie, wysokie. Chyba tak. To powiem wam szczerze. I co? I mam zwiechę. Aha. Tak, to jest już drugi crash z kolei. Chyba, że gra jednak się obudzi. Jest to wersja alfa. Hi-Rez Studio tak notabene. Okej, okay, ruszamy. Hi-Rez Studio tak notabene to są ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za Smite'a, czyli tą mobę taką troszkę inną, którą pokazywałem notabene w przeglądzie darmowych gier. Moba jest dosyć charakterystyczna ze względu na fakt, iż no tak jakby działa w realiach mitologii. Czyli mamy tam greckie bóstwa, tam nordyckie i tak dalej, już nie będę omawiał Smite'a. Gierka dosyć popularna. Zobaczymy jak będzie z tym Realm Royale. Kurde, ciężko to wypowiedzieć, szczerze mówiąc, nam Polakom przynajmniej, wydaje mi się tak. No dobra, lecimy. Widzę, że mamy jakieś pustynne rzeczy. Ogólnie tutaj są takie klimaty chyba trochę bardziej fantazy niż takie jak w Fortnite. Oczywiście to jest, no grafika widzicie, to jest praktycznie... Fortnite'owa, nie? To jest prawie kopia. Znaczy, dobra. Sorry, przesadzam. Czy to... Fuck. Aha, dobra, tak to działa. I czy ja mogę atakować na dystans? Nie. Tu są na pewno jakieś umiejętności. Pod F mamy coś. No ale nic, zanim się zajmiemy umiejętnościami, to przejdźmy do budynku. O, mamy skrzyneczkę. Ścieżka duchów. Dobra, mamy wreszcie coś do strzelania. Jest celownik, super. Tutaj nic nie podniesiemy, to są tylko elementy ozdobne. Tak, oczywiście się kuca, to pewnie ciszy się trochę poruszamy. Jakaś spotka. Dobra, tu tego już chyba nie podniesiemy. No, jak Battle Royale to wiadomo, jest dosyć standardowe, przypuszczam. Pozostało graczy 70, okej. Okay. Szybko poszło. Aha, dobra. Tak to wygląda. Jedynka, dwójka. Kółkiem można zmieniać oczywiście. Na trójeczce mamy... O shit. Aha, jestem niewidzialny? Dobra, to jest jakaś umiejętność pod trójeczką. O, widzę typa. O tak, niby fantazja, to jakiś laserowy karabin, czy mi się wydaje? Dobra, przejdziemy tam do niego, spróbujemy go zdjąć. No szczerze mówiąc, mi się Fortnite trochę już zaczął przynudzać, że tak powiem. Ale no... Ja tak jak mówiłem przy okazji H1Z1, że bardziej mi się podobają gierki z realistyczną grafiką niż tą taką rysunkową. Dlatego no nie wiem czy w Realm Royale też zagrzeje miejsce, ale jako że Liar napisał iż chciałby, abym to sprawdził, abym gierkę sprawdził, to ja jestem oczywiście zainteresowany. Szczególnie jeżeli no pisze mi o tym taki widz, który zawsze na streamach siedzi. Także no... Okej. Okay. Weźmy może z tego spróbujmy. Oberwał. Myślałem, że na plecach. Wow, mocno dostałem. W którym się potki piję? Od K. What? Aha, to jakaś abilitka chyba. Niczego, okej, okay, spoko. Okej, okay, no dobra, tak to wygląda. No to jest właśnie nowość, że mam tu jakieś umiejętności bohaterskie. Rzecz w tym, że ja nie do końca wiem jak to działa jeszcze, bo to oczywiście moje zupełnie pierwsze podejście. I to tak zupełnie. Ja tej gry wcześniej nie odpalałem. No dobra, odpalałem, ale skraszowała. I czekajcie, czy ja mogę wrócić do poczekalni, obserwuj. No wróćmy do poczekalni, spróbujemy jeszcze raz. No co mogę powiedzieć? No, okej. Okay. Przepraszam. No wydaje mi się, że nie mamy tu do czynienia... Oj, wybaczcie. Nie mamy tu do czynienia z niczym szczególnym. Rzecz w tym, że wersja alfa wydaje się jakaś, nie wiem, słabo zoptymalizowana. Często są crashe, właśnie takie przycinki przy wczytywaniu. To naprawdę często się zdarza. Europa zapewni drużynę włączone. No gramy solo oczywiście. Ja jestem tak... O, wyszedłem.
Jestem takim solo graczem, kurde, często gram właśnie samotnie, ale lubię, lubię. W każdym razie... No, jak widać... Wizualnie przynajmniej prezentuje się podobnie jak Fortnite. Battle Royale jak Battle Royale. Pewną właśnie zmienną, taką inną trochę, która odróżnia od innych właśnie gier tego typu Realm Royale, to właśnie ten element związany z umiejętnościami bohaterów. Teraz próbuję się na tym skupić trochę i zobaczyć, jak to działa konkretnie. Ciekaw też jestem, jak jest z broniami. Czy do każdej klasy wypadają inne bronie, czy jednak... To nie ma znaczenia, jaka klasa, ale wydaje mi się, że każda klasa dostaje co innego. Takie mam coś, no, że tak powiem, przeczucie. Dziwnie jest z życiem. Mi się w Fortnite podobało to, że no jednak było 100 punktów życia, nie? Jak widzisz, że trafiasz za 80, no to widzisz, że trafiasz za 80 i wiesz, że on ma 20 już, tylko mu zostało 20. A tutaj walę za 500, później walę, kurde, za 100 i nie wiem, ile goś ma życia jeszcze, ile mu zostało. Także to jest takie dziwaczne trochę. Saper... No ten zabójca może być ciekawy. Mag, łowca... No weźmy wojownika na razie. No ja jestem takim... Aha, okej. Okay. Myślałem, że będziemy mieli na starcie jakąś inną broń, ale to widzę, że kosa jest na sam początek. No ale to jest w pewnym sensie normalne, nie? W Battle Royale tak jest, że zawsze na początek jest jakaś tam kosa czy inny kill off. A, mogę zmienić klasę jeszcze pod E. No mogę cały czas, ale nie chcę. Zagramy sobie tym wojownikiem. No myślę, że pogram przez jakiś czas tego Realm Royale, chociaż no trudno powiedzieć, kiedy mi się znudzi i zobaczymy, jak wy będziecie zainteresowani tą gierką. No trudno mi się tutaj cokolwiek wypowiedzieć, no nie jest to nic szczególnie oryginalnego, no co tu dużo mówić. Ale to już powiedziałem na sam początku, więc nie ma sensu, żebym się chyba powtarzał. Jeszcze przegramy parę razy, no i może na koniec wystawimy jakąś ocenę. Oczywiście gra jest w wersji alfa, więc no wszystkie błędy są w pewnym sensie... No, zrzuca się trochę na karp tej alfy, że to się ma zmienić przynajmniej. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądała sytuacja. Nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy. Oczywiście gra jest free to play, czyli no mamy darmową gierkę. Zresztą podobnie jak Fortnite, również jest darmowy. Także tak. Możecie sobie jak najbardziej pograć za darmo. Dlatego no chociażby warto samemu sprawdzić, nie? Aczkolwiek no robię ten film, żebyście zobaczyli mniej więcej. I jeżeli stwierdzicie, że w ogóle nie macie ochoty, to żebyście nawet nie musieli sprawdzać. Po to mniej więcej robię te filmy. Takie testowe. To pewnie też zaliczę do przeglądu darmowych gier. A jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście posiedzimy więcej w tejże produkcji. Mamy pierwszy karabinek. Mamy podki. Jakieś dziwne dźwięki się tutaj dookoła odbywają. Okej, mamy trójkę. To jest chyba jakaś szarża. Tu ktoś jest, ewidentnie. Aha, to jest zamknięte. Ups. Tam mamy chałupkę. Widzę typa. Nie, to skrzynka, dobra. Mam 1200 punktów życia, widzę, na moim bohaterze. Okej. Co to jest? Mamy miecz w ogóle. Na dwójce. Okej. Czekajcie, nie mogę... Co jest? Aha, dobra. O! O, jest, widzę. To jest jakiś shotgun. O, za 500, dobra. Ach, oberwałem. Za 500. O! Kurde, znowu dostałem. Nie mam żadnej podki chyba. Nie, mieliśmy jakieś, mamy pod H. Dobra, wypijmy. Aha, to muszę się zatrzymać, żeby wypić. Skorzystajmy, zobaczymy, jak to wszystko działa. Zaraz próbujemy jakieś abilitki użyć. Nie, drugi raz nie potrzebujemy podki. Wybaczcie moją chrypę. Pod trójeczką mam szarży i mam mieczyk, więc to się może przydać. Tylko że on ma chyba jakiś unik. A shit. Kurde. O, dostałem.
O, zabity. Ale dlaczego on się zamienił w jakąś cholerną kurę? Ktoś mi to wyjaśni. No mamy tą szarżę, dobra. Ta szarża jest okej. Okay. Robimy taki build w takim razie pod ten. Helikopter? What the heck? A, to pewnie zrzut. Tylko nie wiem gdzie. Ale dobra, ten shotgun nie był taki głupi, co mieliśmy go. Znaczy shotgun, to było jakieś takie działko na dystans. Ale no, weźmiemy to kuszę, zobaczymy, potestujemy sobie trochę broń. Czyli tak, pod trójką mamy jakąś szarżę, pod F-ką mamy oczywiście też jakąś taką szarżę z wyskokiem. Czyli to jest całkiem niezłe na wojownika, bo oczywiście połączymy to sobie z mieczem i będziemy mogli bić na dystans. Na blisko, tylko nie mam zielonego pojęcia, dlaczego gość się zamienił w pieprzoną kurę, za przeproszeniem naprawdę. Ale no, o co chodzi? Wtedy, no nie wiem, to po headzie zamienia się w kurę, czy jak? Nie rozumiem tego kompletnie. Także jeżeli ktoś z was wie, już ogarnął. A, jesteśmy w strefie. Tam mamy jakieś kowadło? No wizualnie prezentuje się to całkiem ciekawie. The fog sets in. Okej, dźwięki też nie są najgorsze. Tereny są fajne, nie? Mamy jakieś takie trochę, jakieś... Trochę przypominają mi z WoWa, te grzybki. Domostwa też takie quasi średniowieczne. Te realia są ogólnie w gierce, wydają się. No mamy kusze, mamy miecze, mamy wojowników, mamy kurde łowców, także... No jest to coś w tym rodzaju, wydaje mi się. Coś ala średniowiecze. No tu mamy to kowadło. Wezmę sobie mieczyk, żeby jak ktoś na blisko wyleci, to żeby go ewentualnie pokosić. Kowadło, dobra. Użyj kuźni. Okej, okay, pancerz. O, kroki. Ciekawe, że mogę jakiś pancerz ulepszyć, nie? Tylko, że brakuje mi jakichś punktów czy coś? 50 mam tych. Jakichś punktów, ale nie wiem za co one się zdobywa, nie? No typ ewidentnie tu jest. O, dwóch. O, jest kuń. To był kolejny typo. A gdzieś się podział. What? Powiem wam, że naprawdę jest dużo różnych dźwięków. Aj. Chciałem. No i nie mogę ani pancerza walnąć, ani nie wiem za co to... No patrzcie, czujecie to? Cały czas jakieś dźwięki napierdzielają. Powiem wam... Okej, okay, spoko. Dostał? To jakiś szlak chyba. Aha, okej, okay, kura, słyszę. Kurde. Zaraz to trzeba będzie, kurde, lecieć dalej. No nie wiem, co z tą kuźnią, nie? Okej, na blisko. O, shit, oberwałem. O co chodzi? O co chodzi? No i mnie załatwił, nie? Czy jak mało życia masz, to się zamieniasz w tą pieprzoną kurę? Dobra, wróćmy do poczekalni. No intensywne, powiem wam szczerze, że przez chwilę byłem tak, kurde, no mocno skupiony. Oczywiście nie czuję jeszcze tych broni wszystkich, nie wiem do czego, co tam służy. Bez sensu, może brałem ten rewolwer, ale no jak zobaczyłem rewolwer, to oczywiście nie mogłem się powstrzymać. Tak, Europa. No, Europa.
Co jest? Graj. Aha, kolejka jest teraz zamknięta. What? Wyłączyli serwery? Dobra, to zerknijmy sobie kurczak do zbrojowni. Kurczak, o co chodzi z tym kurczakiem? Co to, co jest grane? Sklep. Użyj kodu. Nie posiadam kodu. Dobra, to nie użyjemy. Szukanie drużyny. Poproś o dołączenie. No, to można pewnie znajomych. Nie, tutaj są znajomi. Okej. No dobra, widzę, że kolejka jest zamknięta. Więc chyba tyle by było, jeżeli chodzi o testy. Mogę dodać znajomego. Kariera jeszcze jakaś może się pojawić. Zobaczmy jeszcze do opcji. No mam wszystko na maksimum oczywiście. No, grafika jest banalna taka, no co tu dużo mówić. Łatwiejsze się chyba nie dało zrobić. Nie rozumiem tej mechaniki z kurczakiem. No już się nie da zagrać ewidentnie. Dobra, czyli mamy chyba serwery poszły w dół, że tak powiem. I prawdopodobnie coś tam zmieniają. Zmieńmy sobie na... Azja Południowo-Wschodnia też nie działa, dobra. Dlatego, no dzisiejszy odcinek pewnie przyjdzie pora zakończyć w tym momencie i na tym etapie. Jeszcze kliknę to graj, ale nie, chyba mamy serwery wyłączone. Kolejka jest teraz zamknięta. Więc tak mi się coś wydaje. Jeszcze jakiś bilet rozgrywek. No trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, trudno mi się jakkolwiek wypowiedzieć na temat tej produkcji. Naprawdę ciężko. No niby typowy Battle Royale, są jakieś dodatki, jest oczywiście ta banalna dosyć grafika, która jest, no podobna jest w Fortnite oczywiście. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o efekty wizualne, to takie jakby trochę podobieństwo do WoWa. Naprawdę widzę trochę tak jakby, czuję się trochę jak w WoWie, nie? Te budynki i tak dalej. Podobają mi się właśnie te takie quasi średniowieczne realia. To jest całkiem fajny element. Fajne, że mamy tam jakiś wojowników, że walczymy trochę na blisko, że tak powiem, bo w Battle Royale jednak zwykle no, walka sprowadza się do strzelania między sobą. Czy to PUBG, czy to H1Z1, czy to no, oczywiście Fortnite. Tutaj mamy trochę inne rzeczy, bo walka na bliski dystans też wchodzi w grę. Nie rozumiem tej mechaniki tych kurczaków oczywiście, no ale to mam nadzieję, że wkrótce jakoś tam ogarnę. Fajna jest ta mechanika umiejętności i to, że ze skrzynek tak jakby wypadają konkretne skille i możemy je sobie montować do bohatera. Dzięki temu możemy robić takie buildy jakby, nie? Czy pod skakanie, czy pod szarże, jak na tym wojowniku, plus tam jakieś leczonko. No są jeszcze miksturki. Trochę średnio wydaje mi się z tym życiem, nie? Bo przypuszczam, że każda klasa ma jakoś inną sytuację, jeżeli chodzi o ilość punktów życia. Ale to jednak jest takie... No ciężko, znaczy na początku, może później się ogarnie, ale na początku właśnie jest ciężko, bo zadałem gościowi tam 500 obrażeń i tak dalej, no i okej, ile mu zostało, nie? I tłukę w niego tłukę, on cały czas żyje, szczególnie, że może się leczyć. Jest sporo leczenia w tej grze jednak, są miksturki, są umiejętności, które leczą, także no te postacie są tak naprawdę w stanie długo wytrzymać, lecząc się. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i co jeszcze? No chyba wszystko póki co, no widzę, że są te konie, ktoś tam jechał na koniu, nie wiem jak to się używa. Jeszcze trafiliśmy na tą kuźnię. Można było tam jakiś pancerz zrobić, tylko że za punkty, które zdobywam, nie wiem, za zabójstwa czy za co, nie wiem do końca. Czy ze skrzynek może wypadają? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, dlatego będziemy to, myślę, ogarniać jeszcze w kolejnym odcinku. Ale to był taki wstępny rzut na to, jak wygląda sytuacja w Realm Royale. Możecie pisać, co sądzicie. Może graliście jakoś więcej, może bardziej jesteście już ogarnięci w tej gierce, to możecie śmiało pisać. No, szczególnie jeżeli chodzi o tego kurczaka. Nie wiem o co, nie wiem na czym polega ta mechanika, zupełnie, naprawdę. Czy to jeżeli jest mało życia, to się zamieniamy w kurczaka na jakiś czas? Nie mam pojęcia. Także piszcie śmiało. Dobra, ja dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie. Myślę, że jeszcze do Realm Royale wrócimy. Chociaż oczywiście nie wiem na jak długo, zobaczymy czy wy będziecie tym zainteresowani. A póki co tyle. Dzięki, do zobaczenia, czołem.